Gość Radia Oko. Marta Mierzejewska, witam na 88,5 FM panią Magdalenę Kielewicz-Kaczyńską, dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Dzisiaj mierzycie się z problemem, jakim są mieszane klasy, co wynika z napływu do Polski osób z Ukrainy. Wiem, że wkładacie sporo wysiłków w to, by ułatwić życie tym ludziom, ale by ułatwić też pracę nauczycieli. Zacznijmy od tego, co do tej pory udało się zrobić. Działań jest rzeczywiście dużo, bo i potrzeb jest pewnie jeszcze więcej niż działań. Dlatego w momencie, kiedy tylko wybuchła wojna w Ukrainie, my ruszyliśmy z pomocą przede wszystkim polskim nauczycielom, żeby ich przygotowywać do przyjęcia ukraińskich uchodźców, uczniów. I tutaj zaproponowaliśmy nauczycielom szereg szkoleń z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tak żeby poczuli się wsparci, żeby też wiedzieli, jak pracować z uczniem, który przechodzi traumę, jest w kryzysie, więc tych szkoleń było najwięcej, ale oprócz tego przygotować chcieliśmy ich językowo. I taki kurs języka ukraińskiego ruszył, ponieważ w całej Polsce ruszyły kursy języka polskiego dla Ukraińców. My pomyśleliśmy sobie, że warto chyba jednak zaproponować też nauczycielom kurs języka ukraińskiego, bo wyobrażamy sobie, że dziecko, które przyjeżdża z tak wielką traumą do Polski, jest wyobcowane, nie zna ani jednego słowa po polsku, będzie siedziało w polskiej szkole, w polskiej klasie z polskimi dziećmi, uczniami i nie będzie rozumiał ani jednego słowa, więc bardzo miło będzie, jeśli nauczyciel, który oczywiście w Google'ach translatorem próbuje sobie jakoś tam radzić, będzie umiał powiedzieć też parę słów po ukraińsku i to się zadziało i to się udało i mamy przepiękny odsłuch z kursu, który prowadzi pani Ksenia Kazachenko. Nauczyciele są bardzo zadowoleni, bo kurs jest prosty, nastawiony na przygotowanie z podstawowego słownictwa, prostych zwrotów, prostych zdań i to idzie bardzo dobrze. Po 2 tygodniach jedna z nauczycielek napisała, że po raz pierwszy zobaczyła dziecko uśmiechnięte, dziecko ukraińskie, do którego powiedziała po ukraińsku parę słów. Oprócz tego także wsparcie psychologiczne dla nauczycieli w formie konsultacji online. Również konsultacje online. Oczywiście zapraszamy do tych konsultacji online. Trzeba się na nie umówić, wchodząc na naszą stronę. Wszystkie informacje są, a ja bardzo też proponuję wykorzystać jeden z elementów naszej oferty szkoleniowej Pomocny Podcast, ponieważ tutaj Paweł Łaszkiewicz, który prowadzi Pomocny Podcast, on pokazuje, nastawia się głównie na relacje i na emocje, bo chyba od emocji trzeba wyjść. My już mieliśmy pierwsze spotkania i z rodzinami ukraińskimi, i z dziećmi ukraińskimi i jest absolutna blokada po stronie dzieci. Emocji. Z czego wynika? Właśnie pewnie z tego, z tej bariery językowej. Trauma wojenna to jest jedna rzecz. Te dzieci są odizolowane zupełnie od swoich rówieśników. Część z nich rozumie. Te, które rozumieją, co się stało, te są bardzo zablokowane. Te, które są, oczywiście mają mniej lat i nie wszystko jeszcze rozumieją, te są w lepszej sytuacji. Ale na pewno nauczyciel, jak też i rodzic ukraiński, do nich musi być skierowany i do polskich nauczycieli, i do rodziców ukraińskich. Taki, no właśnie, pomocny podcast, czyli gdzie się muszą w swojej głowie przepracować, że trzeba wyjść od emocji, jak te emocje poukładać, jak można je każdego dnia kontrolować, po to, żeby wiedzieć, na przykład, dlaczego pomagamy. Akurat w tym krótkim odcinku Paweł zwraca uwagę na to, że dlaczego pomagamy. Pomagamy najczęściej dlatego, że chcemy z dobroci serca, ale zwraca uwagę na bardzo ważny element, że nasza pomoc, Polaków pomoc charakteryzuje
porównuję to do biegu. I ta nasza pomoc jest pomocą sprinterską. My mamy wielkie, ogromne serca i no i to wspaniale, że takie serca mamy, które się otwierają. Ale my potrzebujemy być w tej sytuacji maratończykami, ponieważ tej pomocy trzeba coraz więcej. I to już widzimy nawet i w naszej społeczności lokalnej, że trochę dostajemy zadyszki. Trochę przystopowały już te działania. Tak, tak, tak. Tutaj to już jest bardzo wyraźne, ponieważ mamy też swoje problemy jako społeczność, jako naród też, więc Ukraińcy mają swoje problemy. My dlatego proponowaliśmy rodzinom ukraińskim, żeby w MSDN-ie, do którego zapraszam, żeby odnaleźli takie swoje miejsce, gdzie mogą się spotkać przy herbacie, porozmawiać, może poradować, może popłakać. Zaproponowaliśmy również pomoc psychologiczną. To jest tak zwany projekt MAKI, o którym pani teraz wspomniała, czy to jeszcze coś innego? To jest projekt MAKI, jest w ramach projektu Mazowsze Ukrainie. To Mazowsze Ukrainie, ten projekt realizuje samorząd województwa mazowieckiego i jednym z elementów są MAKI, bo my zaproponowaliśmy szereg działań, między innymi naukę języka polskiego dla rodzin ukraińskich i tutaj razem z Uniwersytetem Warszawskim i Polonikum przygotowujemy kurs języka polskiego, 50-godzinny kurs języka polskiego dla rodzin ukraińskich. Dla rodzin to znaczy tak, żeby mama, babcia, dzieci, być może tata, mogli razem uczyć się słówek. Do tego są materiały i podręcznik już jest przygotowany. Pan marszałek tutaj dokłada finansów, by więcej tych egzemplarzy powstało, by można było podarować potrzebującym Ukraińcom. Do tego są też specjalne materiały do odsłuchania, czyli w takiej formie kilkuminutowej. Te lekcje, żeby nie były, nie przypominały szkolnych lekcji, zupełnie inaczej przygotowane. A takie szkolne uczenie, czy też językowe uczenie języka polskiego, to jest drugi kurs na poziomie A1, A2. Również ze wsparciem Polonikum z Uniwersytetu Warszawskiego przygotowujemy. I język polski dla nauczycieli uczących dzieci ukraińskie, no bo tutaj trzeba trochę glotodydaktyki i ten kurs wymaga już naprawdę nabycia wielu umiejętności, których polski nauczyciel nie ma, no bo to jest sytuacja nadzwyczajna i nie każdy polonista przecież będzie wiedział, jak uczyć języka polskiego obcokrajowca. Tym się już trzeba zająć specjalistycznie. A właśnie to, o co pani redaktor pytała, MAKI, czyli Mazowieckie Kluby Integracyjne, to jest kapitalny pomysł pana marszałka Struzika, bo oczywiście, że dzieciom trzeba dać ukraińskim wsparcie, rodzinom wsparcie, ale gdzieś musi nastąpić ten element integracji z naszym społeczeństwem, bo oni są nam bardzo wdzięczni, no ale musi też nastąpić ta nić zaufania, że ta wdzięczność jest okazywana nie za jednorazowe działanie, tylko to musi nastąpić gdzieś w jakimś momencie współpraca między Polakami i Ukraińcami. Są naszymi gośćmi, ale my musimy nauczyć się też współpracy, czyli takiego umiejętnego wsłuchiwania się w ich potrzeby. My nastawiamy się oczywiście na potrzeby dzieci i to pierwsze spotkanie, które miało miejsce, no tutaj wszystkie mamy mówiły, że jest wszystko potrzebne, że chcemy wszystko, co macie w ofercie, bo proponowaliśmy różne zajęcia, no ale wszystko to znaczy też i nic, bo zdajemy sobie sprawę, że dziecko, które jest 3 czy 4 godziny w szkole, ale dziecko, które jest 8 godzin w szkole i nie rozumie po polsku i nauczyciel z translatorem no, próbuje uczyć to dziecko innego programu nauczania, bo nasz program jest inny, u nas jest więcej przedmiotów. Więc to dziecko jest kompletnie pogubione. Im starsze dziecko, tym bardziej jest wycofane, bardziej zamknięte.
w tych klasach, gdzie jest na przykład w jednym poziomie, no powiedzmy szósta klasa, pojedynczo jedno dziecko w szóstej A, w szóstej B, w szóstej C, tam szczególnie jest trudno nauczycielowi. Więc tutaj Ukraińcy też będą pewnie mieli jakieś swoje oczekiwania i dobrze, jeśli stworzą swoją społeczność w Ostrołęce, na pewno w różne instytucje będą pomagać, w tym my też się do tej pomocy włączamy dość aktywnie. No i mamy zaplanowany już taki szereg działań. Na pierwszym spotkaniu usłyszałam od pani Ludmiły, no ale pani wyjdzie z tego spotkania i co dalej? Ja mówię, no i teraz do was należy to. Zróbcie szybko listę telefonów, porozumiewajcie się ze sobą, przychodźcie do nas po to, żebyście sami poznali się, bo to są przecież ludzie, którzy przyjechali z innego kraju, zamknięci często w mieszkaniu, z różną znajomością, sporo z nich rozumie po polsku, ale nie potrafią posługiwać się językiem polskim. Tak samo dotyczyłoby to nas, gdyby ta sytuacja była odwrócona i uciekalibyśmy do Ukrainy. Więc to naprawdę są bardzo traumatyczne przeżycia, ale oni też muszą się sami zorganizować, muszą utworzyć tę swoją społeczność opartą też na komunikowaniu się. I fajnie, że to się dzieje. My mamy taką fajną panią Irynę, która natychmiast utworzyła na Facebooku, w innym medium również, ale ja prosiłam o Facebook, żebyśmy mogli z naszego fanpage'u przechodzić na ich i żeby te informacje były wymieniane. No i to się tworzy, to się wszystko tworzy i mam nadzieję, że właściwie takie włączenie się do tego, co my proponujemy, czyli do prowadzenia pewnego pakietu zajęć, który został określony po pierwszym spotkaniu, bo tam były określone potrzeby tych uczniów, bo wiek jest bardzo różny tej grupy. I mam nadzieję, że tutaj ta deklaracja ze strony pań, która jedna jest logopedą, druga jest prawnikiem, ale jest jednocześnie malarką, czy pani, która jest logopedą, czy z kolei pani, która jest po filologii ukraińskiej, ale zna dobrze język polski. No więc to myślę, że to zadziała. Trzeba w tym jakiejś logiki, poukładanie, chęci. Nasi konsultanci są bardzo to żywo zaangażowani i mam nadzieję, że jeśli dotrzemy, tylko to jest najważniejsze, żeby dotrzeć do tych dzieci, które są bardzo spięte i ja miałam takie wrażenie, że o ile z rodzicami bardzo szybko nawiązywałam kontakt, to te dzieci były takie zupełnie wycofane, zamknięte. I to się powtarza z rozmów z nauczycielami, że im starsze dziecko, tym bardziej jest takie właśnie wycofane. No chciałam zapytać, działania wprowadzacie od niedawna, ale jest ich mnóstwo. Czy macie, można już mówić o efektach tych pierwszych działań waszych? Efektem jest to, że no właśnie pojawił się po 2 tygodniach kursu języka ukraińskiego, pojawił się uśmiech jednego dziecka. To można powiedzieć, ojejku, no przecież to macie 2 grupy języka, 2 tygodnie pracujecie z nauczycielami. Tak bardzo jest trudno wypracować ten jeden uśmiech dziecka. Bo trzeba zrozumieć też no, niebywałą traumę, jaką te dzieci przechodzą, a to jest przecież ta grupa, która przyjechała do nas wcześniej. My się musimy przygotować jak maratończycy na to, co się jeszcze będzie działo, czyli na te dzieci, które przyjdą do naszej szkoły, które przeżyły o wiele bardziej dotkliwe traumy. Te dzieci, które uciekały szybko z rodzicami, ale które no w miarę szybko i bezpiecznie dostały się przez granicę do Polski i znalazły tutaj wsparcie Polaków, to tutaj myślę, że będziemy małymi krokami poprzez na przykład zajęcia rysunku, bo rysunek zaczynamy w piątek. Zresztą przez sztukę najłatwiej docierać i też wyrażać emocje. Jasne, tym bardziej, że to jest społeczność trochę inna niż my Polacy. To jest trochę inny naród. Oni od razu zwracali uwagę na to, że dzieci chcą tańca, śpiewania, sportu, muzyki, gry na gitarze, malowania, rysowania. Dla nich to jest bardzo ważne.
I to oczywiście ruszamy. Tutaj pani Oksana jako wolontariuszka będzie prowadziła takie zajęcia z rysunku dla 7-9-latków, 10-15-latków. To już zaczynamy w piątek. A maluchy, no bo są i maluchy od 3 do 6 lat, te dzieci będą miały zajęcia w bibliotece pedagogicznej obok, czyli po drugiej stronie naszej firmy. Tam też będą mogły obejrzeć filmy, bajki w języku ukraińskim, mogą czytać książki i to Ukraińcy nagłaśniają w swoich społecznościach medialnych. Mówią o tym, ale no będziemy jeszcze szukać takich sposobów, żeby to było bardziej efektywne i dziękuję Państwu, że możemy za pomocą Państwa anteny również docierać. No właśnie, bo chciałam dopytać, docieracie poprzez szkoły, czy to jest też tak, że ci, którzy niosą pomoc ze Ostrołęki osobom z Ukrainy, jeszcze powinny informować właśnie Ukraińców o tym, że jest taka forma wsparcia, że dzieci mogą z tego korzystać? Czy ta informacja po prostu przez szkołę trafi do tych, którzy powinni być zainteresowani? Na razie nie możemy rozwinąć takiej formuły, która by objęła dużą grupę, więc tutaj ograniczyliśmy się do dwóch szkół, szkoła numer 10 i szkoła numer 5, chociaż są też dzieci ze szkoły z Rzekunia i zdaje się, że z czwórki. Zobaczymy, jaka ta frekwencja będzie, bo tego nie wiemy. Bo tak jak mówię, rodzicom ukraińskim wydaje się, że te dzieci wszystkiego potrzebują. Bardziej rodzice wszystkiego potrzebują. Bardziej rodzice potrzebują tego wyjścia z mieszkań zupełnie im obcych, choć bardzo są wdzięczni oczywiście, że są bezpieczni w tych mieszkaniach. Dzieci wychodzą rano do szkoły. I tam przebywają to, o czym mówiłam, kilka godzin, nie rozumiejąc niczego, co do nich mówią. One już po kilku tygodniach może trochę polskiego rozumieją, ale duża grupa dzieci w ogóle nie mówi, w ogóle nie zna ani jednego słowa. Kiedy tutaj przybyła, nie znała ani jednego słowa po polsku. Więc my zwróciliśmy się do pana prezydenta właściwie z taką informacją, że potrzebowalibyśmy określenia potrzeb, jakie są potrzeby tych uczniów i no mam nadzieję, że pod koniec maja będziemy takie potrzeby znać, ale oczywiście w jakiejś grupie, bo projekt jest realizowany przez pana marszałka. Zobaczymy, jakiej skali przybierze, bo mamy też swoje zadania statutowe, które musimy realizować. To tak jak w projekcie, wszystko się dzieje z dnia na dzień. Jeśli my uznajemy, że ta grupa, która odwiedziła nas, którą tak naprawdę zaprosiła pani Luba, która jest tutaj w Ostrołęce od 2019 roku. Ona po prostu zwróciła się do dyrektorów dwóch szkół z taką propozycją. My wyprodukowaliśmy ulotki i zaprosiła rodziców na spotkanie, ukraińskich rodziców. No i spotkanie było bardzo sympatyczne, chociaż tak jak mówię, dzieci są takie bardzo wyobcowane i im trzeba pomóc. Też trzeba porozmawiać z tymi rodzicami właśnie, żeby one bardzo zwróciły uwagę, dlaczego, skąd to wycofanie, w jakim momencie są te emocje. Tutaj pomoże nam w tym pani Hanna, która jest logopedą, ale też pracuje z uczniem ze specjalnymi potrzebami, więc myślę, że wspomoże nas, bo przecież tutaj to jest dla nas też bariera języka ukraińskiego, bo część osób posługuje się językiem rosyjskim, ale część zna język ukraiński, ale też nie chce mówić po rosyjsku. Więc ta bariera językowa dla nas również jest obecna. Tam, gdzie potrzebujemy tłumacza, no nie będziemy mogli mieć go w każdej chwili, tylko w umówionych momentach. Więc to jest dość skomplikowane, ale już po dwóch tygodniach współpracy, to właściwie już mówimy trochę po polsku, trochę po ukraińsku, trochę po rosyjsku i jakoś się dogadujemy. Pojedyncze słowa, a co to znaczy? I w takiej grupie sześcioosobowej dogadujemy się bardzo szybko. No ale zobaczymy, jak na to dzieci zareagują, bo to wszystko, co jest przygotowane dla dzieci, no to wymaga też pewnego nagłośnienia. Sprawdzimy jeszcze raz, na ile będzie tutaj mobilność ze strony tych mam, które bardzo zaangażowały się w to, żeby dzieciom swoim, swoich nieznajomym,
nieznajomych, bo przecież nie znają się wszyscy, udzielać tego wsparcia, ale będziemy potrzebowali każdego wsparcia w przekazywaniu informacji, w obiegu tej informacji, po to, że my to pokażemy na swojej stronie internetowej, na fanpage'u. To jest wszystko za mało. To, że Ukraińcy po drugiej stronie, oni już utworzyli właśnie taką stronę na Facebooku, znaczy stronę, no taki fanpage na Facebooku, Maki, ale ja przyglądam się, że trochę jest mało tych osób i to trzeba będzie jeszcze różnymi kanałami do nich docierać, bo zajęcia będą fajne. Zaplanowaną mamy taką grę miejską po to, żeby rodzice pisali w potrzebach dzieci o tym, że dzieci będą chciały podnosić, no mówiąc krótko, kompetencje cyfrowe, ale no to dzieci muszą się wszystkiego uczyć od początku, więc dostaną tablety graficzne, QR kody i będą poznawać miasto, niech poznają Ostrołękę. Małymi krokami, niech się trochę bawią, niech trochę poznają Ostrołękę, niech przy tym się trochę uczą polskiego, przy tym też i kompetencje cyfrowe będą kształcić, czy gry logiczne, które tutaj koleżanka zaproponowała dla dzieci, bo rodzice ukraińscy chcą, żeby podnosić te kompetencje matematyczne. Do tych waszych działań będziemy oczywiście wracać na naszej antenie. Dzisiaj dziękuję za spotkanie. Moim gościem na 88,5 FM była pani Magdalena Kielewicz-Kaczyńska, dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Gość Radia Oko.